Opowiem wam historię sprzed kilkudziesięciu lat. Byłem normalnym Anonem, level 17. Pochodziłem z biednej rodziny i mieszkałem w bloku na czwartym piętrze z mamą. Całe życie wpierdalaliśmy ziemniaki. Na śniadanie ziemniaki. Na obiad ziemniaki. I na kolację kurwa ziemniaki. Jak byłem młodszy, to mama robiła mnie w chuja i czasami rano kroiła na frytki, na obiad ubijała, a wieczorem chipsy i się cieszyłem. Raz w szkole się pochwaliłem, jakie rozmaite dania się u mnie jada i mnie wyśmiali. Więc od tamtej pory ogarnąłem, że nawet matka robi mnie w chuja. Ale dobra, bo historia nie o tym. To był dzień jak co dzień. Wstałem rano i jako, że skończył się nasz główny i jedyny składnik diety, musiałem iść do piwnicy. Ubrałem się, bo grubo poniżej zera i schodzę. Nie zgadniecie, co zobaczyłem. W moim bloku urósł dwumetrowy stalaktyt z gówna. Ja pierdolę, jak sobie o tym teraz pomyślę, to się śmieję, ale wtedy do śmiechu mi nie było. Kurwa, wszystkiego się spodziewałem po tej gównianej miejscowości, ale dwumetrowy słup gówna w piwnicy? Pamiętam, że na początku stanąłem jak słup, ale potem od razu pobiegłem z krzykiem do mamy. Jebało totalnie w całym bloku. Drzwi do piwnicy były gównianą puszką Pandory, którą moje rączki otworzyły. Pamiętam, że wychodząc po klatce na parterze słyszałem sąsiada Iwana krzyczącego do żony, że się zesrała. A na pierwszym piętrze chciał zrobić przeciąg i otworzył drzwi od klatki. Ale jak tylko otworzył, to zajebało jeszcze bardziej i zamknął ze łzami w oczach. W końcu powiedziałem mamie, jak to wygląda. Zrobiliśmy specjalne zebranie z całą społecznością bloku u nas w mieszkaniu, bo najwyżej i najmniej jebało. Słusznie stwierdziliśmy, że wypadałoby coś z intruzem zrobić, więc zadzwoniliśmy do mieszkaniówki. Rozmowa była krótka. Odpowiedzieli, że gówniana sprawa i wyślą swoich ludzi. Czekaliśmy kilka godzin, jednak oczywiście nikt nie przyjechał, a dalsze telefony były bezcelowe. Wymyśliliśmy więc plan. Sąsiedzi ogarnęli jakieś żółto-czarne taśmy, otoczyli nimi stalaktyt, mama nagotowała ziemniaków, a ja, jako najmłodszy ze społeczności, zająłem się dzwonieniem do różnych stacji telewizyjnych. Dzięki internetowi sprawa rozprzestrzeniła się błyskawicznie. W godzinę przyjechało kilkaset ludzi. Każdy robił sobie zdjęcia z wielkim gównianym słupem. I pod koniec dnia nasz blok stał się swoistą atrakcją turystyczną. Wraz z sąsiadami stwierdziliśmy, że zajebiście. Przychodzą ludzie, robią foty i jesteśmy sławni, ale wielki kloc jak był, tak jest. Super rozwiązanie, kurwa. Jedyny plus tej sytuacji był taki, że nosy nam zwiędły i nic nie czuliśmy. Później jednak wpadłem na genialny pomysł. Przez całą noc nie spałem, a zająłem się produkcją biletów. Wejściówka kosztowała początkowo 1000 rubli, jednak szybko okazało się, że to wcale nie odstrasza potencjalnych amatorów gównianych stalaktytów, dlatego z dnia na dzień została ona podwyższana. Z sąsiadami stwierdziliśmy, że jako pomysłodawca będę skarbnikiem, a na koniec, kiedy przyjdzie ocieplenie i gówno zacznie topnieć, zapłacimy ekipie, która to ogarnie, a resztę rozdzielimy równo pomiędzy siebie. Biznes tak prosperował kilka ładnych miesięcy, bo za Uralem zima lubi się utrzymać do kwietnia i nie inaczej było w tamtym roku. Stałem się lokalnym baronem. Wszyscy wiedzieli, że to ja odpowiadam za finanse tego gównianego interesu, dlatego traktowali mnie z szacunkiem pomimo niskiego wzrostu, wady wzroku i krzywej mordy. Na początku kwietnia, kiedy mrozy zaczęły powoli puszczać, ustaliliśmy dzień spotkania gównianej rady na niedzielę. Pamiętam jak dziś. W sobotę spierdoliłem z dwoma walizkami pełnymi rubli i zatrzymałem się w Polsce. Dalszej historii stalaktytu nie znam, natomiast ja zmieniłem imię, nazwisko i osiedliłem się na nowej ziemi. Brakowało mi jednak tego poszanowania, które uczestniczyło mi podczas kariery skarbnika w Rosji, szczególnie kiedy piłem, a napić się lubię. Tęskniłem za czasami, kiedy stalaktyt sprawiał, iż byłem kimś. Podczas jednej z grubszych popijaw, no sam ze sobą, bo nikogo tu kurwa nie znałem, założyłem profil na Facebooku. Udaję tam biznesmena. Każdy wie, że mam pieniądze, ale nikt nie pyta skąd. A sam przecież się chwalił nie będę, że zdobyłem je na kawałku gówna. Osiągnąłem swój cel. Ludzie mnie szanują na nowo. Nazywam się Zbigniew Stonoga.
A oto moja historia.